14 drużyn z Kolna i okolicznych miejscowości wzięło udział w rozgrywkach Miejskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej w Kolnie. Głównym organizatorem rozgrywek był Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu. Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu po raz siódmy już z kolei organizuje Miejską Ligę Halową Piłki Nożnej. Zaczynaliśmy od 10 drużyn, w tej chwili jest 14 drużyn. Startuje 200 osób, czyli 200 zawodników. Rozegraliśmy 91 meczy w ciągu 3 dni. Jak panowie widzieli, emocje rządzą niesamowicie tutaj na płycie boiska. Do ostatniej chwili nie wiemy, kto zwycięży. Zaczynaliśmy jako liga międzyzakładowa. W tej chwili są to zespoły, które powstają najczęściej same z sobie, ustalają sobie nazwę. Petunie, Drewniaki, reprezentacja Mlekpolu. W turnieju uczestniczyły drużyny osiedlowe i zakładowe. Zorganizowaliśmy to po raz pierwszy 7 lat temu. Pierwszą taką edycję tej Miejskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej. Ona zaczęła cieszyć się dużą popularnością. Wtedy organizowaliśmy dwie rundy, czyli tak jakby pierwszą rundę i drugą rundę rewanżową. Po kilku latach liczba drużyn ciągle się zwiększała. W tym roku po prostu była to największa liczba, mianowicie 14 zespołów zgłosiło się. Oni sami z własnej inicjatywy tworzą drużyny, zgłaszają te drużyny i później biorą udział w tych rozgrywkach. Tu trzeba powiedzieć jedną rzecz. Część tych uczestników to są byli zawodnicy, którzy gdzieś grali w jakichś drużynach piłkarskich i w związku z tym oni mają to we krwi. To uczestnictwo, takie aktywne uczestnictwo w sporcie. Ci ludzie po prostu chcą spędzać aktywnie ten wolny czas. Jak widać, kibice tutaj naprawdę aktywnie biorą udział, żywiołowy taki udział w tych rozgrywkach. Turniej zakończyło uroczyste wręczenie pucharów i feta przygotowana przez zwycięską drużynę.